Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Chojniczanka Stal Mielec. Spotkanie kończy się remisem 2-2, a z nami na konferencji są trenerzy. Ze strony Stali Mielec trener Artur Skowronek i ze strony Chojniczanki trener Przemysław Cechesz. Oczywiście o głos najpierw poproszę. Zwariowany mecz. Mecz, który ja na pewno taktycznie, piłkarsko mogę ocenić tylko odnosząc się do pierwszej połowy, w której mieliśmy swój pomysł na dzisiaj. Piłkarze go bardzo fajnie realizowali. Myślę, że piłkarsko prezentowaliśmy się na bardzo dobrym poziomie. No i później decyzje sędziów, które spowodowały, że wprowadził się po prostu chaos. Ale ja najbardziej chcę się skupić, mówiąc o swoim zespole, to podkreślić słowa szacunek i duma dla moich piłkarzy, bo nie dali się sprowokować, mówiąc o tym chaosie, i byliśmy bardzo dobrze zorganizowani. Byliśmy po prostu drużyną. Mieliśmy pomysł, jak wyjść z tej trudnej sytuacji, a co najważniejsze, wszyscy w szatni w to po prostu wierzyli. Myślę, że to jest taki moment, gdzie udowodniliśmy, że jesteśmy drużyną, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie do sezonu, a przede wszystkim mamy piłkarzy, którzy w siebie wierzą. I wierzę w to, że dzisiaj ten mecz możemy potraktować jako zwycięski, a punkty za chwilę będą nam wpadać. Dziękuję. Dziękuję. I o głos poproszę trenera Przemysława Cecherza. Ja wiadomo, że jestem bardzo rozczarowany tym spotkaniem, bo mieliśmy wszystko ku temu, żeby ten mecz wygrać. Tak się sytuacja ułożyła, a nie wygraliśmy. Mam duże pretensje do zespołu, gdzie nie dość, że mamy przewagę zawodników, przewagę przed polem karnym. My wszystko chcieliśmy rozegrać do boków, na siłę do boków, i graliśmy tylko i wyłącznie wrzutki na walkę z dość wysokimi i dobrze stojącymi obrońcami Stali Mielec. Straszne, bo w takiej sytuacji trzeba po prostu zmieniać. Raz trzeba uderzyć z daleka, raz trzeba wejść, spróbować jeden na jeden środkiem, znowu odprowadzić do boku piłkę. Mieliśmy wszystko ku temu, żeby pokazać cały repertuar zagrań w ofensywie. Pokazaliśmy tylko i wyłącznie akcje do boku i wrzutki, walkę o piłkę. To było za mało i stąd taki wynik. A boli najbardziej to, że cokolwiek przeciwnik zrobi przeciwko nam, z tego strzela bramkę. I to jest następny krok, gdzie dzisiaj taki, a nie inny wynik. Wszystko, dziękuję ślicznie. Dziękuję, prosimy o pytania. Michał Sagro, czy są pytanie do trenera Cecherza? Jaki był pomysł na drugą połowę z pana strony? Mówi pan o akcjach tylko skrzydłami, a w szatni pan kazał właśnie skrzydła plus jeszcze coś, czy to właśnie... Proszę pana, tutaj jaki był pomysł? Wiadomo, że są... Wtedy się mówi cały repertuar akcji ofensywnych. Raz uderzamy, raz odprowadzamy piłkę do boku, staramy się zmienić stronę szybciej gry, żeby się zwolniło, zawodnicy przeciwni muszą przesuwać. My to robiliśmy po prostu za wolno. Mało tego, każdy zawodnik tak jakby się bał w tym decydującym momencie wziąć odpowiedzialności na siebie. Odpowiedzialność na siebie to jest strzał z dalszej odległości, to jest podjęcia ryzyka właśnie pojedynku z uderzeniem, to jest podjęcia ryzyka wejście w pole karne z piłką. Ja mam wrażenie, że my po prostu każdy chciał zagrać piłkę do boku i jak najszybciej ją wrzucić, i tam niech się dzieje, co wejdzie. Może wywalczymy, może nie wywalczymy. Tym niemniej, że ilość sytuacji, ilość możliwości do zdobycia bramki była ogromna. A powiem tak, jeszcze w momencie, kiedy graliśmy chyba w równowadze, to znowu mieliśmy mnóstwo akcji właśnie bocznymi sektorami, gdzie na to się dzisiaj również nastawialiśmy. Piękne 5-6 centr, musimy z tego strzelać bramki. Sytuacji w pierwszej połowie było również dość dużo. Musimy z tego strzelać bramki. My z tych sytuacji po prostu za mało jesteśmy skuteczni. To kosztuje zespół. A ma pan jakąś odpowiedź do kibiców, którzy zostali po meczu i w dosyć niewybranych słowach
Żegnali i pana, i drużynę. Proszę pana, no wiadomo, że kibic nie może być zadowolony, jeżeli zespół grał w przewadze i nie wygrał meczu, tak? No to jest normalne. Ja mogę tylko schylić głowę, nic więcej, i pracować dalej zawodnikami. Na dzień dzisiejszy mamy 20 punktów ciężko wypracowanych. Szkoda, że 20, nie 22, bo tak się mecz ułożył, że powinniśmy dzisiaj dopisać sobie 3 punkty. Wie pan, ja nie mogę wejść i strzelić bramki, tak? Ja mogę odpowiadać za to, że nie było sytuacji, że zespół nie stwarza sytuacji, no to mogę mieć jakieś tam pretensje. Pretensje mam o jakość rozegrania końcówki i przede wszystkim o brak arytmii tej gry, czyli tak jak mówiłem wcześniej, raz uderzenie z 20 metrów, raz uderzenie z 18, dopiero zejście do boku, dopiero akcje z boku oskrzydlające, a my nastawiliśmy się zbyt jednostronnie i ułatwiliśmy zespołowi Stali bronienie się. Trener Skowronek stwierdził, że dla niego ten remis jest jak zwycięstwo, a dla pana ten remis jest jak... Oczywiście, że jak porażka, oczywiście, że tak. Tu nie ma dwóch zdań, tak? Myślę, że reakcja zawodników również w szatni jest taka, że każdy wie, że zawiedliśmy, tak? I siebie, i kibiców, i bardzo jest duże zdenerwowanie, bo tak się mecz ułożył, że powinniśmy go spokojnie wygrać. A czy w szatni po spotkaniu padło chociaż jedno słowo nie po łacinie, czy było bardzo gorąco? Było bardzo gorąco, ale wie pan, w pewnym momencie zawodnicy sami to czują. I dużo słów gorzkich padło pomiędzy zawodnikami, pomiędzy sobą, tak? I tutaj już nieraz lepiej się wycofać, bo widziałem, jak oni to przeżywają.